Hej, cześć, witajcie moi drodzy w Metro 2033. Gra roku 2010. Trochę klimaty rosyjskie, bo to wszystko się dzieje między innymi w Moskwie i w innych miasteczkach Rosji. A ogólnie, no dawno nie było nagrywania. Chyba jeszcze trochę ciszej dźwięki. O, będzie gdzieś tyle. Muzyka gdzieś tyle, albo wyrównam. O, dobra, jest idealnie. Jakby było za głośno, to zawsze jeszcze przyciszę. Dlaczego 3 tygodnie bez filmów? Musicie mnie zrozumieć. Ja też mam swoje życie. I koniec. Nie będę więcej wyjaśniał, bo już nieraz to mówiłem. Dobra, nie chcę wychodzić, nowa gra. Właśnie tak to jest, jak się 3 tygodnie, jak nie lepiej i regularnie nie nagrywa, no to są potem takie skutki. Trochę rozgadany jestem. Przynajmniej postaram się być rozgadany. Ale nowa gra. Ale tak proszę. O rany, wiedziałem, że z 5 poziomów trudności. Stalker łatwa, Stalker trudna. Ale co to znaczy w takim razie? To jest moje pytanie. Ale my nie będziemy, wiecie, przesadzać. To ma być po prostu seria, a nie mordownia. Dlatego bierzemy poziom normalny. Mamy prolog. Gram na klawiaturze i myszce. W tunelu stanowiło się wszystko chłodniej. My z Mielnikiem podnimaliśmy wszystko bliżej i bliżej do powierzchni. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром. Наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Окей, мамы написы польские, я уставиłem sobie dubbing rosyjski, żeby po prostu było czuć, zajeżdżać, żeby śmierdziało Rosją. Aha, muszę A, koniecznie muszę A nacisnąć. Choćbym mógł. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Окей. Вчелами się w postać Artema, który chodzi po drabinie. Ta drabina pęka. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Kolega Rusek ci pomaga, spokojna głowa. Pajma. Чтобы подняться на поверхность, хвилечка, włączę stoper, bo mi jest potrzebny, bo inaczej to Тихо. Ja wiecie. Там что-то есть в соседней комнате. Dobra, открывай гермоворота, я прикрою. Jest stoper, stoper, dziękuję. Dobra, jak nam się gra? Zajebiście, gram na wysokich, chociaż mógłbym nawet na najwyższych, ale wiecie. Okej, wszystko widać, idziemy za kumplem. Tu jest jeden rusek, tu jest drugi. Открывай ворота, я прикрою. Aha, to już drzwi otwieramy. Tu jest celowanie, przybliżanie. No to mianowicie tak. Wrócę do nagrywania MTA. Jutro. Открывай ворота, я прикрою. MTA i Metro. Tak, to będzie seria. Jeżeli nie będziecie chcieli, to mi napiszcie w komentarzach, ale chcę troszeczkę się rozgrzewać do nagrywania, bo są tutaj zaległości u mnie. Aha, tutaj X, żeby użyć przedmiotu. A ja chcę tego otworzyć. Dobra. O, coś zadzwoniło. A ja jeszcze nie trybię tu. Nie wiem, co to pisze po rosyjsku. To to samo. Nie znam cyrylicy rosyjskiej. A żałuję trochę. Tak to bym mógł przeszpanić rosyjskim, a tak to jestem nubem. Dobra. A to teraz tak muszę zrobić. Jep. Muszę się troszeczkę też rozgrzewać do walki. Wieczna wszystko łamается. Придется открывать вручную. A, muszę przytrzymać. Dobrze, że jest samouczek. Dobra, kłócanie było Z. Artyom, dobrze jest. Po jasikiem. Wdruk znajdziesz to полезne. Okej. Trochę znam sterowania z innych gier, to wiecie, nie ma tutaj większego problemu. Teraz muszę zamknąć. O, sorki, to kontroler tak zatrybił. Zabieramy amunicję. Chyba. A, włączyliśmy światełko. Dobrze. Co tak jebło? Te. Dobra, nie wszystkie żrandole działają. Artyom,
А раньше те такие слупки электрические. Coś nie chcą poprawnie funkcjonować. Jest, amunicja. Jep. Przeładowywać nie... A to jest inna amunicja. Chyba do maski przeciwgazowej. Dobra, coś jeszcze do naciskania? Bo wiecie, ja tu lubię... A, tu jest jeszcze tego... W cholerę. Dobra, przeładuj teraz, kolego. Jep. Apteczka. Gotów, Artyom. No, mamy tego potąd. Jeszcze mogę se przeładować. Bardziej się nie da. Okej, idziemy. Mogę iść w takim stylu. Zarwался? No ничего. Давай наверх. Czy jest przem koniciła? Kiedy to jest rosyjski? O co tu chodzi? A, tak się skacze z pasją. Dobre. Powodów jest masa, dla którego tyle nie mogę nagrywać. Jedna sprawa to komputer. Tak, mój nowszy sprzęt niestety doznał... Czekaj, F to jest latarynka, dziękuję. Doznał masakrycznego obrażenia. No może nie aż takiego stopnia, żeby się całkowicie zniszczył. Tak, tak. Ale no, kurde, mam problemy z systemem. Albo nawet z kartą grafiki. Druga sprawa to po prostu ciągle wychodzę z domu, mnie nie ma, a nagrać bym też coś chciał, ale wiecie jak to jest. Tu spotkanie z jedną osobą, tu z drugą, tam swoje zajęcia mam konkretne. A to, że nagrywanie u mnie idzie teraz nieco inaczej niż mogło się wydawać wcześniej, łatwiejsze. Tak teraz jest dla mnie to skomplikowane, żeby znaleźć ten czas do nagrania. Dobra, chcę kontynuować. Ale muszę A nacisnąć, bo inaczej... Czyli jak się używało maski przeciwgazowej? Opcje, sterowanie... Klawiatura... ekwipunek... Maska przeciwgazowa to będzie G. Okej, G to jest przeciwgazówka. Oj. Dobra, dobra. Maska przeciwgazowa. Dobrze. Zaryżaj róże. Trzeba się ogarnąć. Mam naładowaną. Przeładowane na full. A o te straże. Пожаловали. Dobra, 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 dobra. Gdzie one są? Na górze? Zdychaj. Łoty. Poszło mi stąd. O, pierwsza krew. Achievement. Tak, dawno nie strzelałem. Możecie się ze mnie nabijać, ale dawno nie strzelałem. Muszę się teraz naprawdę dobrze przygotować do kolejnych walk. Bo wiem, że one nie będą należeć do prostych. Choć gram na normalnym, to nie powinno mi to stwarzać naprawdę zagrożenia. Dobra, mamy jeszcze trochę do tej maski gazowej. Amunicji. Gdzieś jeszcze? Się tu dogłębnie rozejrzę. Każdy przedmiot ominięty jest skazą dla mnie. Wszystko co podniosę jest tu cenne. Dobra, można iść. Co teraz? Czemu tu tak stoisz? A, teraz za niego. Gotów? A, gotów, gotów. Spamimy E. Jak je było? Ok. Nadal mam mieć przy sobie maskę gazową? Nie wiem kiedy zdejmować. Nasza cel. Mogę? A nie, nie mogę. Как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. Dobra, biegniemy szybszym krokiem.
No jest zgrane. Czemu nie biegniemy? A wody ani. Coś to jedzie. Okej. Okay. Jakaś jednostka z działkiem. Jesteś w rogowie? Mam siąść? Okej. Okay. Coś długo czekałem na tą podstękę. Jaki opancerzony koleś z lornetką w czole. Tak dobry list, yo. Co jest za szum? Słyszycie? Какого черта? Coś zaraz trzaśnie. Mocno. Tak ja mam przeczucie. Krok! Co to? Spokojnie. Okej, ja też chcę być spokojny. Okej, tu już biegną nasze... nasi kumple. Teraz uważaj, bo oni nas mogą obkrążyć. Padłeś, kurde. Gdzież jeszcze? Tu następny. Szanuj. Ja nie mogę. Dobra, w końcu jakaś zabawa. Rywalizacja na całego. Skaczą masakrycznie. Mamy jakąś inną broń? Ło! Aha, to ja myślałem, że padłem. Serio, każdy tak pewnie myślał, grał w Metro, że padł. A tak naprawdę to nie było to. O kurde. Uciekaj, uciekaj. Też ci dobrze radzę, uciekaj. Ten piękny wóz! Z działkiem! Dobra. 8 dni wcześniej, ale aha, Metro, czyli idziemy wstecz. To nasz dom. To wszystko, co u nas осталось. Да, жизнь тут не сахар. Но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх, пока не пришел он. Хантер, друг моего отчима, он изменил все, и в особенности мою жизнь. Okej, coś tam wyczaiłem. O Huntera tu chodzi. Ale ojca Artema. Nie, nie, przyjaciela. Tak, tak, tak. Przyjaciel ojczyma Artema, Hunter. Boże, pojebane te imiona. Wiecie co? Jeszcze tak z 10 minut będę nagrywał. Bo nie chcę, żeby to były długie odcinki. Dobra, mogę już nacisnąć A. Pada położyłem specjalnie na ziemi, bo wibrował. Tak, to brzmi już masakrycznie źle. Ale nie wyglądało, nie było to słychać za dobrze dla nagrywania. Można pominąć animację. A ja sobie zobaczę na przykład, czemu nie? Czemu by nie? To będzie pewnie czołówka do Metra. No ale tak, wrzuciłbym jutro MTA. Bo widzę, wyświetlenia wracają do normy. O dziwo, dostałem kilkanaście subskrypcji bez wrzucania filmów. O, jest wieża Eiffla. Mnie to cieszy. Co jeszcze mogę dodać do tego? Mówiłem o sprzęcie, mówiłem o swoich prywatnych sprawach, których nie wyjawiłem. O, tutaj ładne budowle moskiewskie i nie tylko. Ale typowo rosyjskie Артём, будовля. Проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Dobra, вон stąd. А, to jest animacja zapalania i zgaszania. Tu kolejna animacja. Czekaj. A nie, to jest cały czas to samo. Fajnie, że to się wszystko scala z innymi interakcjami. Tu jeszcze mogę dryndrać sobie na gitarce. Ale jak dla mnie to jest trochę dziwne.
по co mi to? Пойдем, Артем, пойдем. No już idę. Nie chcę mi się wiedzieć. Дерьмо, свиньи, витамины. Я через такое прошел. Я этого не боюсь. Привет, Артем. Что ты хочешь сделать с черными? Не отможем. Спрятанье. Kolejne drzwi, których też pewnie nie otworzę. A nie. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. Давай послушаем Хантера. Да, ты мне поверишь, чтобы зажарли этих всех мутантов. Сереженька, моего никто не видел. Эхо их похонит. Йоу, йоу. Прошлой ночью они снова напали на наш дозор. Господи, ты так подобный до Руска, что я до тебя не отозвал. Пойдем, Артем, пойдем. О, какое сладкое детско. Леша, боже ты мой. На войну его не пошлю, но и так марне скончу. Где ты, Леша? Не хотел тебя отпускать на это дежурство. Петр. Все, не знаете? А, извините, не узнал. Йо. Он в ночь вчера дежурил. В самом пекле оказался. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артем. Это опять черные были, да? Дякую. Все. Не знаю, я дякую по-российски. Щеже, не надо меня убедить. А, нет. Какие-то тутай... Со... Нет, ну, только тыля разумеем. Как ранее. Хорошо, то уходишь. Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Мачи пеха. Война забия. Хлебен. Душу рвут. Люди сходят с ума. Dobra, idę od razu za nim, bo tu raczej żadnych itemów nie znajdę, które mnie zainteresują. Mogę co najwyżej światło zgasić do trollu. Nie wychodzi. No ja wiem, że nie wychodzi. Tu wejdzie, ale tam nie wyjdzie. Niestety taki układ sił jest błędny. To Hunter, wszystko w porządku. Mutanty nie stuczacie. Dawaj, odkrywaj czortowe ворота. Czekam na więcej mutantów, to jest pewne. Strzelać strzelam dobrze. Tylko właśnie zaskoczyła mnie ta latająca bestia, która zapewne już chciała mnie zjeść. Спасибо. Szkoda wody. Teraz zakrójcie ворота. Dawno nie widzieliśmy, Hunter. To jest Hunter? Jezu. A to ten sam. Rad widzieć ciebie, Serge. Здравствуй, Артём. Ну, здравствуй, две! Какие вести с полей? Не, как еще мы докладывали, ну, здравствуй. Ну-ка, здравствуй, все как обычно. Все говорят. Муша ведь скояжение с этим поведением. Мутанта. Артем, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. А, деньги, деньги. Это давай не там просто поперек. Мутанты, поверь. Статуа вольности, пенька. Это что-то новое. Что-то что страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные. Тревога. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Нет. Они идут черт, сверху. Что подери. Только этого не хватает. Юж, надчангаем? Добже. Валка. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Хантер. Саныч. Мы остаемся в этом зале. Вперед, пошли! Согласен. Артем, бери оружие. Где вам меч, бронь? Здесь. Ага, отвираешь мне шавка. Сейчас мне даешь бронь. Давай. Давай. Артем, хватай ага, пушку. А, помнишь, себе взять, так. Боже, пистолет. Добра. Вем, вем, знам то. Черт, где же они вылезут? А, они нож, придут сюда. Нож и амуниция. Больница рядом. Do zapach rewolwera. Okej, okay, to musi nam starczyć. To jest nasza początkowa broń. Mam nadzieję, że będzie nam się grało rewelacyjnie. Ale gdzie ja teraz mam iść? Czekać na mutanty mieliśmy. O kurde. Gdzie nam wyskoczą? Lepiej się wszędzie obracać. A ja strzelam jak powalony. Tak naprawdę sensu nie miało. Kurde, ja je tak powzażynałem? Dobry jestem. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze nam wyskoczył? Następny. O!
Oj, nie wygląda to najlepiej. Coraz więcej tego gówna. Oj, amunicja mi się kończy. A ich jest coraz mniej. Конечно, это-то не попадет. Fajnie się bawiłem przy tych mutantach. Znów coś się dzieje. Nie pomijamy cutscenek. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх, оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Хомоновус, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих Хомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! О, курда. To już nie jest dobrze. To jest zły znak. Czy ja za nimi biec? Znów jakieś tunele. Z metrem podziemnym. Trupy. Czort, czort, czort! O, ale morda. Też takie mam zdziwienie. Reakcja podobna. Чёрт, 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 чёрт! Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Ты мне там даваешь. Надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Ну ясно, ясно. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Onial, to rozumiesz. Dobra. Onial. 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 Okej. Okay. Wyczaiłem. Okej. Okay. Hunter nie вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Окей, okay. Zgłosiliśmy się na odchodnika do Ryskiej, gdzie tam będzie wyruszała karawana. Gierka mi się podoba, nie grałem w to, a grę mam na Steamie od 9 miesięcy, może nawet od roku. Od kogoś dostałem za fraja. Nie, on był za darmo. Tak, on był za darmo i było może go wziąć na Steamie. No, nikogo nie dostałem, pomyłka. Dobra, ale żeby nie przedłużać, dziękuję bardzo za obejrzenie. Możecie zostawić tam łapkę. Nie pogardzę subskrypcją, ale wiecie, ja to nie mówię tak nawet celowo, tylko też zważałbym na to, żeby były te komentarze, bo 3 tygodnie nic nie nagrywałem i trochę komentarzy były, ale to odnośnie MTA i nic konkretnie bardziej przywiązującego wagę do mojego nagrywania, więc no szkoda, ale na pewno jeszcze będą komentarze. Trzymajcie się, na razie, yo, do następnego razu, metro będzie jeszcze jutro. Zależy, jak tu się zdobędę na czas. AMTA na 100% zmobilizuje do nagrania. Na razie, cześć, yo.